Wydarzenia z roku 2013 spowodowały, że dom został opuszczony. Dokładnie 7 lat temu w tym domu wybuchł pożar, który strawił górne piętro. I od tego dnia dom popada w ruinę. Postaram się wejść w każde pomieszczenie i pokazać Wam jak najwięcej z tego domu. Choć nie będzie to łatwe, z tego względu, że większość elementów drewnianych jest już w fatalnym stanie. Były właściciel po odzyskaniu części odszkodowania pozostawił zgliszcza spalonego domu na pastwę losu. Moim zadaniem jest pokazać Wam, jak czas wpłynął na ten dom. Zapraszam na film. Uderzamy dalej, chodźcie. Panele nasiąkły wilgocią i pospadały po prostu. Kilka szafek. Czyżby kalendarz? Zobaczymy. Z gumek zrobiony chłopek. Zobaczymy. O, troszkę dalej. 2013. 7 lat temu. Pewnie nie. Jednak większość wyposażenia już została zabrana. Tutaj jest dalsza część. Tak ciężko się przedostać, bo duża część dachu jest już zawalona. Piwnica. Może zajrzę najpierw do piwnicy, bo później zapomnę. Tylko czy tam się da wejść normalnie? Muszę sobie wziąć jakiś patyk i te pajęczyny pozgarniać. Tutaj była chyba spilarnia, zobaczcie. Zostało trochę batoników i różnych przysmaków, a już wygryzione przez myszy. Czekolady, zobaczcie. Ok.
kiedyś zapakowane i pełne. Tu zostało troszkę fasolki szparagowej, kapusta, groszek. Tam nie będę wchodził. Idziemy zobaczyć na górę. Dość malutka ta piwnica była. Niestety schody się walą. Nie wierzę, nie będę mógł tam wejść. Chociaż kawałek chciałem się spiąć. Widać, że jakieś wyposażenie tam zostało. Tylko że te schody ledwo się trzymają. Kurde, szkoda. Chciałbym tam zajrzeć na górę. Tam jest sypialnia. Górna część została spalona. Wiecie co? Położę to na chwilę. Lampkę też. Zależało mi, żeby się dostać do tej sypialni. Jest to bardzo ryzykowne, bo tu wszystko się już rozpada. Nie wiem, czy w ogóle mogę stąpać po tym. Zobaczcie, jaka bujna roślinność tutaj w ogóle wyrosła. Paprotka. Wiele innych krzaczorów. Zauważcie, że dach jest całkowicie strawiony. Staramy się dojść do sypialni. Dobra. Jesteśmy w sypialni. Wow. Ale widok. Zobaczcie, jakie stare wyposażenie. Od czasu pożaru nikt tutaj nie wchodził. Zostało jeszcze łóżko. I szafka. To chyba będzie jedna z niewielu szafek, w której znajdzie się wyposażenie. Stara zakurzona lampa. Zegarek. Okulary. Tu pusto. Tu też pusto. Pojemniczek na wodę. Tu jeszcze coś mamy. Kostiumy. Wow. Mamy tutaj kostiumy karnawałowe. Zobaczcie, jakie ładne.
niestety, ale już nie nadają się ze względu na to, że strasznie śmierdzą spalenizną. Ale bardzo ciekawe. Co tutaj mamy? Dokumenty jakieś. Nie wiem co to. Takie zdjęcia rodzinne chyba. Ogólnie zdjęcia rodzinne. Tutaj chyba dalej też. Albumy. Tu mamy jakieś ciekawe pudełko. Ale rozwalone już. Tu też dokumenty. Jeszcze jedno spojrzenie na spalony pokój. Zachował się jeszcze krzyżyk. Wszędzie widzimy spaloną instalację miedzianą. Łakomy kąsek dla złomiarzy. Jednak tutaj nie za bardzo się zajmują takim czymś. Niestety tam dalej nie mogłem wejść, ale co zrobić, nie będę ryzykował, zobaczyć jak tutaj wygląda. Dobra, postaramy się teraz zajrzeć tam, w tamto miejsce. Być może będzie gdzieś jakieś wejście. Teraz tylko trzeba wrócić tutaj na dół. Niestety będę musiał na chwilkę zostawić kamerkę.
Będę musiał zostawić tu kamerkę i zejść w taki sposób, żeby te schody się nie zawaliły pod moim ciężarem. Zejść, żeby... Nie, dobra. Udało się wyjść z poddasza. Czyli tędy tam nie wejdziemy. Musimy wyjść na zewnątrz. Udało się dotrzeć tutaj. Jednak nie wiem, czy coś tu znajdziemy ciekawego, bo wszystko się zawaliło. Patrzcie, wszystko wisi nad głową. Tu było chyba główne wejście. Zarośnięte już całkiem. Piecyk. Chyba gazowy. Tak, gazowy. Tutaj są okna na zewnątrz. Co tutaj mamy? Sufit też już się oberwał tutaj. To jest to miejsce, w którym byłem przed chwilką. Właśnie tam stałem. Tu mamy jeszcze jakieś pomieszczenie? Oj, nie wiem, co to było. Dobra.
te chyba komputery, zobaczcie. Komputer tutaj był. Płyty CD. Tu jakaś dobudówka była. Być może toaleta. Kaloryfer. O, tam jest kibelek. Tam już raczej nie uda mi się dostać. Tu mamy jeszcze jakieś pomieszczenie. Miedziane kable. W tym miejscu zakończymy eksplorację, a ja jadę szukać dalej podobnych miejsc. Mam nadzieję, że Wam się podobało i subskrybujecie mój kanał. I oczywiście zapraszam Was do mojego Patronite'a, gdzie możecie wesprzeć mój kanał. Link będzie w opisie. Zapraszam.